to znaczy będziemy rozmawiać. Chcieliśmy odskoczyć od polityki, chcieliśmy uciec od polityki właśnie poprzez rozmowę z naszym gościem. Jak uda nam się połączyć z naszym gościem, to będziemy oczywiście cały czas na bieżąco Państwa informować, że już mamy połączenie i miejmy nadzieję, że to połączenie lada moment się pojawi. W międzyczasie oczywiście bardzo chętnie przywitam wszystkich tych, którzy już gdzieś do nas się przyłączyli. Zerknę, jak wygląda sytuacja. Trwająca transmisja na YouTubie już jest, więc wszystko jest w porządku. Z informacji, które oczywiście dzisiaj budziły emocje, to tak z ciekawostek, które po prostu już w mediach krążą, to wydarzenia związane z ambasadorem rosyjskim, ale to polityczne odbicie, które jest efektem tego, co dzieje się na terytorium Ukrainy. Incydent, który dzisiaj miał miejsce, oblanie farbą czerwoną czy oblanie sokiem, dla jednych jest wielkim oburzeniem, dla mnie jest pewną formą zastanowienia, bo informacja z kancelarii rządu została wysłana, że informacja została wysłana odnośnie, no właśnie, odnośnie tego, że do tego typu incydentów może dojść. Ten incydent może się pojawić, więc reakcja, która była podczas tych uroczystości, gdzie była próba złożenia kwiatów pod pomnikiem żołnierzy radzieckich, wzbudziła emocje w całej Polsce. Oburzenie nie tylko w Polsce, ale również po stronie rosyjskiej. I myślę, że refleksja, która u nas się pojawia, to refleksja związana przede wszystkim z tym, czy tego typu incydenty powinny w ogóle mieć miejsce. Czy jest jakaś granica, która powinna być dopuszczalna albo powinna być niedopuszczalna. Bo w obecnych czasach ciężko w ogóle rozmawiać na ten temat, zachowując wstrzemięźliwość i zachowując pewne umiarkowanie. Tego też wymagamy od polityków. Politycy niejednokrotnie przekraczają tą granicę, gdy z nimi rozmawiamy, gdy ich słuchamy, ale też politycy wykorzystują te sytuacje po to, by właśnie nabrały one pewnego rozbiegu, pewnego rozmachu europejskiego, lokalnego, na własne potrzeby danego kraju. Tak też chyba ja to dzisiaj odbieram, tą sytuację. Nie wiem, czy Państwo też do tego tak podchodzą. My postaramy się oczywiście lada moment połączyć z naszym gościem. Jeżeli dostanę informację o tym, że takowy gość już jest, to będzie wszystko w porządku. Jeżeli nie, no to będziemy oczywiście dalej cały czas czekać. Ja się przywitam z tymi, którzy już są. Jadwiga, witam serdecznie. Tomek również. Dobry wieczór, Adrian. Witam w nowy tydzień. Zero ograniczeń. Sanoka się kłania. Ja również się kłaniam. I tak też będziemy dzisiaj robić. No, jak widać, sytuacja jest napięta. Moja karteczka, która dzisiaj była przygotowana z pytaniami, to pusta kartka. Pusta kartka pytań. Bo zazwyczaj, gdy do programu się przygotowuję, to mam pewien pomysł. Tutaj tym pomysłem miała być nasza rozmowa. Rozmowa z człowiekiem, który jest znany powszechnie. Aktor, polski aktor, utalentowany polski aktor. Co nas łączy? Łączy nas to, że jesteśmy z tego samego rocznika. Łączy nas to, że każdy z nas na innym levelu swojej ścieżki zawodowej miał różnego rodzaju zakręty życiowe. O tych zakrętach chcieliśmy porozmawiać. Nie chcieliśmy wcale rozmawiać o polityce i też w cieniu tych wydarzeń, o których wspomniałem na samym początku, nie chcieliśmy absolutnie, żeby oceniać czy wyciągać wnioski, ale porozmawiać o rzeczach, które w ten sposób nas dotykają. Robert Gonera, znany aktor i myślę, że przez bardzo wielu lubiany, a to w związku z wieloma odgrywanymi rolami przez siebie w swojej długoletniej karierze, miał spore osiągnięcia. Gdy zajrzymy do jego biogramu i już jest, widzę, witam serdecznie, przystojny polski aktor młodego pokolenia, tak kiedyś o nim mówiono. Nadal chyba jesteśmy młodzi, nie, jesteśmy przystojni. Co do młodości, można byłoby powiedzieć, że to jest kwestia sporna albo kwestia umowna.
To ja może przeczytam. Robert Gonera, polski aktor, ukończył Wydział Aktorski PWST we Wrocławiu, gdzie obecnie należy do kadry pedagogicznej uczelni. To są informacje ściągnięte z webfilmu, filmweb.pl. Czy one będą aktualne? Część zapewne tak, część zapewne nie. Zniknął kiedyś ze sceny, zniknął kiedyś z mediów. Od pewnego czasu w tych mediach coraz częściej o nim można usłyszeć, coraz częściej można go też zobaczyć na deskach teatralnych, na planach zdjęciowych, ale jego przeszłość jest na tyle bogata i na tyle interesująca, że myślę, że gdy sam nam opowie o tych swoich dziejach, to z tego może wyciągniemy jakieś wnioski. No proszę bardzo, ja już 6 ponad minut mam tak zwanego speecha, czyli mówię, czekając oczywiście na mojego gościa, który, jak widzieliście Państwo, przed chwileczką się pojawił. Miało być bardzo ładnie, a będzie bardzo merytorycznie. Bo to nie tylko obrazek jest najważniejszy, ale przede wszystkim rozmowa. Bo rozmowa z jednej strony łączy, a przede wszystkim uwalnia nas. Uwalnia nas od tego, co jest istotne i od tego, co jest ważne, albo co jest wewnątrz nas, coś, co nas gdzieś z jednej strony blokuje. Jeżeli mamy jakieś problemy, a każdy z nas ma te problemy, to myślę, że łatwiej jest nam mówić o sobie obcej, o tych problemach albo bolączkach, frustracjach, jak zwał, tak zwał, niż czasami o sobie bliskiej, czyli członkom rodziny, którzy czasami od nas się odsuwają albo czasami nas pozostawiają w samotności, abyśmy z tymi swoimi demonami wewnętrznymi żyli i się sami martwili. No i proszę, mamy obraz. Jest Robert Gonera. Witam cię serdecznie, Robercie. Powiem ci szczerze, że nie dość, że się troszeczkę spociłem, to mam nadzieję, że u ciebie wszystko w porządku. Wrocławski wiaterek wieje, a uśmiech na twarzy świadczy tylko o jednym, że się słyszymy. Tak, ja nie wszystko słyszałem w tym długim intro. Nie wszystko dobrze słyszałem. I bardzo dobrze, bardzo dobrze. Powiem ci, że improwizowałem prawie tak, jakbym był na deskach teatralnych, gdzie nagle okazuje się, że technik, który miał odpalić coś, albo aktor, który miał przyjść, nagle się nie pojawił. I teraz wyobraź sobie, że jesteśmy właśnie na antenie takiej na żywo. Nie wyobraź sobie, ale tak faktycznie jest. To ja taką teraz rolę odegrałem przez poprzednie 6-7 minut, czyli prowadziłem tak zwanego speecha, monolog, czekając na to, aż aktor na scenę wejdzie. O, ja zapomniałem założyć okularów. Teraz wszystko widzę i teraz wszystko słyszę. Witam serdecznie. Przede wszystkim, jak to powiedzieć, internautów, telewidzów, zainteresowanych. Witam serdecznie pana redaktora, ciebie kochany mój. Drogi, którego jeszcze nie poznałem, ale... Ale wiesz co, Robert, po prostu... nie znamy się osobiście. Ja znam cię ze szklanego, tak, czy z jakiegokolwiek ekranu, ale nasi wspólni znajomi, którzy nas połączyli, mówimy o Tomku z Acid TV z Wrocławia, pozdrawiamy go serdecznie, to myślę, że to jest taki łącznik, który bez względu na to, czy my się znamy, czy nie, to i tak nas to bardzo dużo łączy. Dwie rzeczy nas łączą. Wspólni, bardzo długoletni znajomi, koledzy, serdeczni koledzy i ten sam rocznik. To są te dwa elementy. No i Tomek, i teraz Robert. Robert, słyszysz mnie? No dobrze, to teraz uwaga. Aktor zszedł ze sceny, więc Jacek, czyli ja, będę ponownie starał się kontynuować dalszą część wywodu na temat naszego gościa. Powiem szczerze, że jest to bardzo ciężka rola. O takich rolach chyba Robert może powiedzieć zdecydowanie więcej. Gdy wciela się w pewną postać, którą, no, z którą się musi identyfikować w 100%. Mam nadzieję, że nam o tym opowie. Serialowy aktor? Trochę mniej. Aktor pierwszoplanowy? Zdecydowanie tak. Aktor, który zostawia po sobie ślad długoletni? Zapewne też tak. Ojciec, człowiek, który dużo przeżył? Myślę, że tak jak niejedna osoba teraz nas oglądająca. I osoba, która może być iskierką albo może być takim drogowskazem do tego, czy jest szansa, aby w pewnym momencie swojego upadku życiowego, bo o tym też będziemy chcieli rozmawiać,
można z niego się podnieść i można z niego wyjść z podniesioną twarzą i powiedzieć, spoglądając codziennie rano w lustro, czy jest wszystko ok, czy to, co mamy za sobą, to już mamy za sobą, a to, co jest tu i teraz, jest najważniejsze. W jaki sposób sobie radzić z tego typu sytuacjami? Robercie, czy ty mnie teraz słyszysz? Teraz słyszę wszystko. Ja od razu powiem, jeszcze raz się przywitam ze wszystkimi bardzo serdecznie. Przyznam się szczerze od razu, że nie jestem fanem self-tape'a. Te urządzenia są wspaniałe, fantastyczne, ale jak się okazuje, jednak zawodzą czasami te łącza. Ale technologicznie, Robert, jakby korzystasz z urządzeń, które są dobrodziejstwem naszej cywilizacji? Korzystam ze wszystkiego, co niesie cywilizacja, ale z taką uwagą, że to, co z tą uwagą, że niektóre rzeczy sprawiają mi frajdę, a niektóre powodują, że muszę przez chwilę ochłonąć, żeby, nie wiem, sprawdzić to, co było kiedyś w telewizji przedmiotem pracy wielu ludzi. Tak jak dzisiaj tutaj Tomasz Mniamos próbował zrobić fajną realizację, taką fazę telewizyjną, to się nie powiodło, więc zostałem tylko ja. Nie, zostałeś tylko ty, tylko ja i nasi widzowie, internauci, youtuberzy, którzy nas oglądają w tym momencie i będą mogli również sobie, jeżeli w tym czasie na przykład nie mają możliwości obejrzenia, to będą mogli sobie zobaczyć to, odtwarzając to nasze dzisiejsze spotkanie. Nasze dzisiejsze spotkanie jest w dwóch blokach. Pierwszy blok się kończy o godzinie 21:54, czyli zostało nam raptem kilka minut, więc chciałbym poświęcić i skupić się na tobie przede wszystkim, abyś powiedział, moje pierwsze pytanie, które gdzieś ułożyłem sobie w głowie, to przede wszystkim, jak się czujesz? Ja się czuję bardzo dobrze, super, w ogóle żyję sobie, dobrze się czuję. Natomiast słyszałem fragmenty twojego intro i tam była mowa i o upadku, i o... Czyli to, wiesz, otworzysz internet i jeżeli wpiszesz Robert Gonera, to znajdziesz różnego rodzaju artykuły śmieciowe, artykuły może cenne, może mniej cenne, może wartościowe, może bezwartościowe. No ale internet twoim nazwiskiem w pewnych momentach żył, teraz ponownie ożył, ale całkowicie jakby w tym innym świetle. To znaczy wracasz na sceny, wracasz, no nie powiem, że do żywych, bo żywy zawsze byłeś, ale wracasz do... z powrotem do tego, co chyba kochasz najbardziej. Ja nie wiem, bo ja ciągle wracam. Myślę, że to jest taki nieustający powrót w momentach, które są u mnie niezwykle rzadkie, że ja gdzieś tam mam możliwość powiedzenia czegoś do szerszego grona widzów, czy przez internet, czy przez jakieś tam rzadkie wywiady. Generalnie to, co uczyniły z moim wizerunkiem media, z wizerunkiem, który był wart w sensie przenośnym i dosłownym, dość dużo, trzeba oddzielić od tego, kim ja jestem, jak przez ten czas wiodło się mi osobiście, jakiego rodzaju życie prowadziłem i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym no, muszę powiedzieć przez internet, że jeśli oddzielić te wszystkie absurdalne opowieści, mówię absurdalne dlatego, że one taką metodą kuli śniegowej po jakimś tam epizodzie w gruncie rzeczy zmęczeniowym rozwinęły się do rozmiarów i do również i w tej rzeczywistej formie do jakiejś opowieści o mnie, no, które są, może kogoś karmią, może czyjeś ego w jakiś sposób potwierdzają lub podwyższają, natomiast nie mają nic wspólnego ani z moim myśleniem o sobie, ani z myśleniem moich dzieci o mnie, ani z myśleniem, które jest przypisane normalnemu aktorowi, który żyje, pracuje cały czas. Ale właśnie, czas. Robert, powiedziałeś takie jedno znaczące słowo, kim jesteś? Pytanie, gdyby ktoś ci zadał, kim jesteś, gdybyś miał krótko siebie opisać,
tu i teraz, czyli godzina 21:45 9 maja. No, tu i teraz to jestem u mojego przyjaciela Tomasza Miamosa i u mojej jego cudownej żony Maki, Japonki. Pozdrawiam cię, Makuniu, widzowie, internauci. I jestem we Wrocławiu, jestem w swoim sosie jakby. Ale ty mi opisujesz w tym momencie, Robert, opisujesz mi, gdzie jesteś, gdzie się znajdujesz. Ale ja pytam ciebie bardziej personalnie, kim ty jesteś jako człowiek, jako osoba, jako ojciec, jako aktor. W którym momencie życia teraz obecnie jesteś? No, mam swoje lata, mam swoje dzieci, mam swoją historię, mam swoją przeszłość i mam swoją, mam nadzieję, przyszłość. Trudno mi się odnosić do tych wszystkich kontekstów, które tyleż mnie zbudowały dzisiejszego, co przez cały czas stanowiły, jak to się mówi w scenopisarstwie, obstacles, czyli przeciwności losu. Ja te wszystkie nieprawdziwe, ale może w najlepszych intencjach wypowiadane czy wymontowane facecje na mój temat przyjmuję. Kim dzisiaj ale to jestem, boli cię nadal cały czas jednak. Gdzieś zostaje ten pewien niesmak, ten taki, ja nie powiem, że ból czy brak takiego komfortu, że jednak gdy myślisz o tych rzeczach... Jeżeli miało to powodować ból, to zdradza jakby wszystko na ten temat, nie? Ja tego bólu... Ten ból nie wynikał z tego, co mówiono o mnie, czy co pisano o mnie, tylko wynikał z tego, jak to rzutowało na ocenę mojej osoby, ludzi mi bliskich. No, głównie chodzi o dzieci, które stanęły w bardzo młodym wieku przed jakimś obrazem ojca, który nie do końca był jego własnym obrazem. Decydent. Jakim był obrazem, jakim byłeś ojcem, kiedy... Dzieciaki pojawiły się na świecie, a twoje dzieciaki, wiem, że są w podobnym wieku, co moje, przynajmniej te młodsze, bo jedno moje ma 18, drugie 15, a najmłodsza 2 lata. I powiem ci szczerze, że ta dwulatka dodaje takiego kopa życiowego, że hej. A jesteśmy w tym samym wieku. A jesteśmy 69, never die. No to chyba jestem takim po prostu z tego wszystkiego, no takim przeciętniakiem w tej materii. No myślę, że zrobiłem, to znaczy to, co dla normalnego człowieka jest normalne, w sensie odruchów ojcowskich, odruchów byłego męża, czy odruchów człowieka w tym czasie, no po prostu się jakoś tam wielce nie różniło. No po prostu było to naznaczone tą nutą tej fabulacji, bo przecież nie konfabulacji, bo może ja też wysyłałem jakieś takie sygnały. No, natomiast myślę, że zamulimy, jak zaczniemy to analizować. To, no dobrze, ale dobrze. To zamulimy. To ty jako aktor w swoim życiu prywatno-osobistym, bo można byłoby powiedzieć, że aktor, a czy będąc aktorem przez no prawie pół swojego życia albo całe swoje życie, czy grasz również, odgrywasz tę rolę na co dzień, zapominasz o tym czasami, zapominasz tego siebie wewnątrz, którym ty jesteś? No to jest pytanie absurdalne. No nie, to jest poczucie... Myślę, że dzisiejszego świata, że aktor jest kimś, kto gra również i w życiu, i te obawy są, za przeproszeniem, obawami, no jakby się kiedyś mówiło, nie wiem, no kuchcików, czy ja nie wiem, no po prostu ktokolwiek by coś rozumiał, przepraszam, bo to nie bierz tego osobiście. Nie, absolutnie, ale... ja tego tak nie biorę, tylko ja próbuję dojść do pewnego jakiegoś...
motywu, to znaczy, bo dlaczego mówię o aktorstwie i dlaczego mówię o twojej profesji, bo to jest na tyle interesujące, że aktor potrafi wcielić się w każdą rolę i zachować się w odpowiedniej sytuacji, w odpowiedni sposób, jeżeli sobie to gdzieś w głowie ułoży, zapominając o tym, albo nie zapominając, albo przykrywając tą prawdę wewnątrz siebie, albo tą, jaki jesteś naprawdę. Wychodząc do pracy, dajmy na to, zakładasz garnitur, wchodząc na scenę, odtwarzasz rolę. To jest twoja praca, to jest twój zawód. I czy ten zawód czasami nie przekłada się również na to życie codzienne, czyli to aktorstwo, nie nasiąkasz tym aktorstwem, że później właśnie gdzieś w życiu codziennym to się odbija? Aktorstwo po grecku oznacza, znaczy słowo, które określa aktorstwo to w greckim języku jest, nazywa się hipokryzja. I dzisiaj w czasach szalejącej hipokryzji w ogóle, jako nośnika w ogóle jakichś zdań, to wszystkim się wydaje, że aktor posiadł taką umiejętność grania w życiu i grania na scenie. To nie jest prawda, to są rzeczy, zapewniam wszystkich państwa, do oddzielenia. Jeżeli się tych spraw nie oddziela, no to znaczy, że się nie jest aktorem. No ja jestem aktorem wykształconym w szacownej uczelni. Dzisiaj te uczelnie nazywają się akademiami, wtedy to były szkoły zawodowe wyższe. To oznacza pewne zainteresowanie światem fikcji, światem przedstawionym, światem dramatu, światem literatury, światem ról, które coś mówią o świecie w ten starożytny sposób, odróżniający właśnie wizytę w teatrze, czy w filmie, czy po prostu performowanie przed kamerą, od tego, co się dzieje w ich życiu. No, myślę, że trudno, to jest taka... To takie obawy się pojawiły 20 lat temu, kiedy grałem rolę w Długu, która była werystyczna. Ja użyłem wtedy, jak się okazało, może zbyt nowoczesnego aktorstwa. Tak sobie wymarzył i życzył i nad tym pracowaliśmy z Krzysztofem Krause. Tak chciał Krzysztof Krause. Ale byłem daleki, no oczywiście odpocząłem chwilę, a później... To jest taka, myślę, że to jest, ja jestem kompleksem w gruncie rzeczy tych czasów. Czasów, kiedy ludzie zaczęli kojarzyć, czasy też wszechobecności performatywnych sztuk. Ludzie już załapali, że są ciągle, przecież są video calls, jest internet, że te kamery są w gruncie rzeczy wszędzie. I aktorstwo może stanowić pewną, jakby to powiedzieć, technikę życia, ale nie jest to technologia życia, zapewniam, w szczególności dla aktorów, którzy są skonstruowani no, z krwi i kości aktorstwa, czyli z wiedzy na temat teatru, z wiedzy na temat świata przedstawionego i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję. Robercie, postawimy tu mały przecinek. Za 7 minut pojawimy się ponownie na naszej antenie telewizyjnej, a to wymogi czysto reklamowe, czyli czas na reklamę. Po reklamie 22 wracamy do rozmowy z Robertem Gonerą. Dwudziesta druga minęła, Jacek Zimnik i wracamy do państwa na antenie telewizji News24 wspólnie z moim gościem, gdzie na początku oczywiście troszeczkę nam się to jakoś nie poukładało, ale mam nadzieję, że teraz będzie wszystko ok. Robert Gonera, polski aktor, producent kreatywny. Na początku zastanawiałem się, czy nie lepiej brzmiałoby twórca kreatywny, ale dowiedziawszy się od Tomka, producent kreatywny. Tak siebie obecnie nazywasz. Czym obecnie zajmujesz się? No będę bezczelny i powiem, że zajmuję się swoim życiem intelektualnym. Jestem pisarzem, producentem kreatywnym. Nie dlatego, że tak się nazywam, tylko dlatego, że takie studia wyszły w szkole mistrzowskiej Andrzeja Wajdy za czasów, kiedy jeszcze żył pan Andrzej. Ukończyłem.
Było to ukoronowanie moich wieloletnich prac w tej dziedzinie, od organizacji na początku lat 2000 dużego festiwalu scenarzystów filmowych, poprzez tysiące scenariuszy, które przeczytałem. No to jest taka praca na styku film industry, czy w ogóle różnych zdarzeń, które wymagają scenariusza. I tak naprawdę moja praca polega na przygotowywaniu różnych projektów od strony merytorycznej najczęściej, i to jest moją pasją, od strony literackiej. Robert Gonera nie lubi rozmawiać o polityce, albo przynajmniej rzadko o niej zabiera głos. Co jest tego powodem? Nie chcesz wchodzić w tego typu podziały, które są mocno zakorzenione u nas w kraju, czy również na świecie? Czy po prostu odcinasz się od tego dla tak zwanego, dla czystości umysłu, dla higieny umysłu? To cudownie jest potwierdzić jakby tę część odpowiedzi, która wynika, tak, dla czystości umysłu można tylko zauważyć, do czego polityka doprowadziła świat. Przynajmniej ten, w którym żyjemy. Myślę, że domeną polityki jest jakaś niewłaściwość w ogóle opinii, zachowań, traktowania ludzi. Ja miałem w zasadzie kontakt z polityką taki, ilekroć w jakiś sposób dotykałem polityki, to się przeradzało w jakąś gehennę po prostu. Nie, no nie ma to, no, to jest nic. No, tutaj pojawił się napis japoński zenistyczny, to oznacza nic więcej poza nic. Po prostu to jest nic. Myślę, że już mówiąc zupełnie serio, wiadomo, że polityka nie zniknie z obszaru zainteresowań human beings, czyli obszaru zainteresowań rodzaju ludzkiego, bo jest takim samym wirusem jak wiele innych, które w takim samym stopniu nas destruują, co budują. Niemniej i pewnie to jest jakby istotna gałąź, ale są istotniejsze gałęzie. Jest humanizm, jest to wszystko, co kiedyś wiązało się z takim podstawowym jakby kleiwem, powiedzmy, więzi międzyludzkich w ogóle w czasach globalnych. Myślę, że to byłoby sensowne kontynuować te działania w dziedzinie jakby humanistyki, no po prostu. Proszę zwrócić uwagę, że polityka tak dalece weszła do krwioobiegu globalnej wioski, że praktycznie nie ma miejsca, są enklawy dla intelektualistów, dla ludzi wrażliwych, dla ludzi, którzy w ogóle nie potrzebują mieć zdania na temat polityki. Ja do nich należę, ja nie mam zdania na temat polityki. Ale to jest tak czasami. Ja mam zdanie na temat. No tak, co do ludzi, za chwileczkę do tego będziemy nawiązywać, ale co do polityki, to jest tak, jeżeli ty się nie interesujesz polityką, polityka prędzej czy później zainteresuje się tobą. Patrząc na przykład na okres pandemii, który dotknął nas wszystkich, również ciebie pod względem aktorstwa, mówimy o możliwości realizowania swoich projektów, chociaż co niektórzy mogli przejść właśnie do indywidualnych produkcji czy robienia tego dalej, ale w inny sposób. Jak ty sobie poradziłeś w okresie pandemii ze swoją twórczością i ze swoimi planami albo projektami, które były lub nie były realizowane? W sensie nominalnym wyjechałem z Mokotowa na Warszawie, na którym to Mokotowie czułem się fantastycznie, w otoczeniu wspaniałych ludzi, pięknych Polaków, którzy oczywiście toczyli wojenkę, a to z jednej, a to z drugiej, a to z trzeciej strony. Niemniej dla mnie nie pozostawali i pozostają ogromnej urody ludźmi.
i tego polityka jak bardzo by nie wchodziła w moje życie, a wchodzi oczywiście, weszła wielokrotnie z butami, dostałem w pysk, o mały włos nie zginąłem wielokrotnie i tak dalej, i tak dalej. Co nie zmienia, jeszcze wracając do pierwszej części twojej wypowiedzi, faktu, że tym bardziej nie jestem w żadnym stopniu zainteresowany polityką, która mnie nudzi. Ja bym chciał zawsze wiedzieć, jaki to będzie rząd za dwa rządy na przykład, czy za dwa nierządy. A to jest niemożliwe. W związku z tym zajmuję się tymi sprawami, które tworzą moje życie, no, relacjami z dziećmi, które nie były proste, właśnie przez oddziaływanie polityki, przez oddziaływanie na konflikty i zarządzanie starego typu umysłami ludzkimi. Ja wymykam się świadomie, wymykam się w sensie dosłownym, wymykam się do swoich miejsc. W związku z tym, jak pandemia się zaczęła, to był no, tragiczny kontekst, ale wyjechałem po prostu do miejsca, do starego dworu, do mojego przyjaciela, gdzie spędziłem urocze miesiące, czy prawie lata, można powiedzieć, z psem, który się nazywa Gapa, żeby podkreślić moje myślenie w kierunku lotnictwa. I tam sobie pisałem jedną, drugą sztukę, trzeciej nie ukończyłem, bo mi się przestało chcieć. I sprawnie gdzieś tam nie udało mi się, choć wielu ludzi po prostu tragedia goni tragedię. No najpierw była pandemia, mnóstwo ludzi w moim również otoczeniu mocno to przeżyło, albo przeżyło lub nie, tak jak niektórzy moi bliscy, ludzie, których kochałem, poumierali. I no to jest seria, no żyjemy w takim świecie, no ale żyjemy, tak. No żyjemy w tym świecie. Gdy patrzysz na siebie lub na to, co wydarzyło się w twoim życiu, czy gdybyś miał doradzić albo ewentualnie powiedzieć dla osób, które są na życiowych zakrętach, jesteś doskonałym przykładem tego, że można podnieść się i iść dalej, do przodu, mając oczywiście jakiś cel w życiu. Ale czy można z tego wyjść? A jeżeli tak, to czy są na to jakieś takie racjonalne, nazwijmy to, sposoby radzenia sobie samemu? Czy jednak potrzebna jest do tego pomoc, wsparcie? Daleki jestem od jakichś tam recept, bo to są sprawy niezwykle indywidualne. Bez wątpienia żyjemy w czasach, w których z jednej strony błogosławieństwo tych czasów polega na tym, że świadomość nasza wzrosła o tyle, że wszyscy chyba wiemy, i to jest truizm, że trzeba się zwracać o pomoc. W tym sensie ta psychologia współczesna też odnosi ogromne sukcesy, nie tylko w ujęciu Big Pharmy, czyli farmaceutyków, ale przede wszystkim ogromnej rzeszy ludzi, którzy mając świadomość, że komuś się coś złego dzieje, pomagają. I to jest, mogę życzyć tylko wam po prostu tego rodzaju świadomości, żeby wiedzieć, w którym momencie zwrócić się pod tę pomoc, żeby trafić też na dobrych ludzi, na dobrych być może terapeutów, być może, powtarzam, bo czasami to się w zasadzie większość problemów pochodzi z rodziny i grona tego rodzaju, przynajmniej w moim ujęciu, i też antidotum, czyli panaceum, czyli to lekarstwo. Lekarstwem jest zawsze pomoc właśnie tych najbliższych. Warto mieć po prostu, warto mieć fajnych ludzi po prostu koło siebie, obok siebie, czy wokół siebie. I to jest bezcenne, ale też czasami trzeba się posiłkować. Na szczęście dzisiejsza psychiatria czy psychologia to już nie są, na szczęście, choć od niedawna, elektrowstrząsy czy lanie wodą, bo i tak bywało do niedawna.
No, trzeba bardzo uważać, bo żyjemy w czasach, kiedy ta walka o duszę, o umysły i o wydajność, nie wiem jak to nazwać, pogoni za różnymi gadżetami tego świata, powoduje, że ludzie się łamią. Konsumpcjonizm. Ja nazywam to tak konsumpcjonizmem, czyli pogonią za rzeczami stricte materialnymi, które nas otaczają, a wcale nie sprawiają nam takiej wielkiej przyjemności, aczkolwiek co niektórzy z tego powodu się cieszą i są w stanie zrobić bardzo wiele. Robert, nasza antena jest też otwarta dla widzów, czyli dla tych, którzy chcą zabrać głos. Są to krótkie albo pytania, albo może stwierdzenia wypowiedzi. Mamy Tomasza ze Szczecina. Halo, dobry wieczór. Halo. Krótkie, tak? Aha, no dobra. No nie, może być dłuższa wypowiedź, Tomku. Nie ma żadnego problemu, jeżeli... Ale powstrzymaj mnie, jeśli faktycznie trochę za długo, bo człowiek traci rachubę czasu. Na początku tylko chciałem powiedzieć, że oglądałem twoje materiały Zero Ograniczeń, bo to jest fajna kontynuacja tych rozmów, które kiedyś prowadziłeś, tylko patrzę na to, gdzie tu można was oglądać, bo chciałbym tę nową telewizję zgłębić. Cóż to za telewizja? News24. Ja widzę, gdzie można oglądać. CDA, WP Pilot, jakieś kablówki, Satfilm, Softnet, jakiś TV, Bart Sat. W ogóle nie wiem, co to jest. Ale w UPC nie ma. Kurczę, kiedy będziecie w UPC? Chciałbym... Tomku, wystartowaliśmy drugiego bodajże lutego. 24 pojawiliśmy się na antenach sieci kablowych. Rozszerzamy swój dostęp, jeżeli chodzi ci o tak zwane technikalia. Więc progres jakiś następuje każdego tygodnia czy miesiąca. Myślę, że dostępność naszego kanału będzie zdecydowanie szersza. Każdy projekt, nawet każdy startup wymaga czasu, wymaga dużej ilości pracy i pewnej determinacji, którą my mamy. Mam nadzieję, kurczę, bo jestem ciekawy, zawsze byłem... tak powiem, zainteresowany w ogóle różnymi takimi świeżymi. A powiedz mi, Tomek, bo ja mam takie pytanie krótkie. Znasz Roberta Gonerę, aktora polskiego? No właśnie, ja spojrzałem na film Łeb, no pan ma duży dorobek, ale ja przepraszam bardzo. Ja jakoś nie skojarzyłem, nie zapamiętałem, ale dobra rzecz, którą pan powiedział, panie Robercie, że jakoś się pan tak politycznie nie uzewnętrznia, tak? Dobrze zrozumiałem? To znaczy świadczy to też o tym, że jakbym miał pana gdzieś tam poznać, to może nie z jakiejś tam powiedzmy strony takiej, że no bo to jest tak, jak ktoś się politycznie okopie, na przykład ktoś znany, jakiś aktor, czy ktoś inny, powiedzmy z telewizji, to po prostu tworzą się jakby takie grupy. Jedna to jest jakby popiera takiego pana, druga jakby jest jakby anty całkowicie, bo ten pan głosuje na PiS, albo głosuje na PO, albo jest po prostu, prezentuje jakieś inne poglądy polityczne. Może to jest dobre podejście, żeby właśnie jednak sprawić, żeby jednak wszyscy, jak już się spotkają z danym nazwiskiem, to żeby nie mieli jakichś takich negatywnych, że tak powiem, emocji politycznych, że tak powiem. Nie? To jest... No przykładów takich aktorów czy w środowisku aktorskim i nie tylko, możemy chyba tutaj wyliczyć sporo, którzy gdzieś opowiadają się po jednej czy po drugiej stronie. Nie wiem, co jest ich celem, ale może mają taką po prostu potrzebę. Robert, Tomku, dziękuję ci bardzo za pytanie i za też stwierdzenie albo określenie tego, co sądzi Robert na temat polityki. Robercie, wracamy do ciebie. Ja mam tak zaznaczone tutaj, Robert Gonera, uwaga. Depresja to wymysł chyba społeczeństwa albo w ogóle depresja nie istnieje. Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem, które kiedyś chyba sam wypowiedziałeś? No, żyjemy wszyscy w jakiejś depresji, no, biorąc pod uwagę to, co się dzieje wokół. Może tak powiedziałem, no, depresja nie istnieje w tym sensie, że są to stany tak przypisane człowiekowi w zasadzie od początku, że czasami się człowiek źle czuje, czasami... Mówię, chyba powiedziałem to w tym kontekście, żeby się tak bardzo nie obawiać po prostu tego, że tak słyszałem od mądrych ludzi, żeby po prostu depresję
położyć się i przeczekać. Parę razy mi się też jakieś tam objawy zdarzyło, ale mimo wieloletnich starań o moje zdrowie psychiczne, najkrócej rzecz ujmując, nie jestem specjalistą i też nie wiem, czy ja jestem dobrym medium w tym sensie, żeby opowiadać o tym na antenie. Dlaczego? Dlatego, że w gruncie rzeczy przez przypadek, przez banialuki, przez sposób potraktowania moich problemów w przeszłości, które nie były współmierne do wynurzeń, które, tak jak powtarzam, mogły być. Ja nie jestem specjalistą w tym względzie. Ale ja też nie jestem, Robert, specjalistą, ale w kontekście jakby samego problemu, o którym bardzo wiele osób mówi, wiele jest artykułów, różnego rodzaju audycji poświęconych, specjaliści zabierający głos właśnie w tej dziedzinie, że to depresja wśród nastolatków, wśród osób dojrzewających, osób, które mają problemy zawodowe, bo ją tracą tą pracę, to wszystko tłumaczymy tym właśnie wspólnym jednym mianownikiem, że to jest forma pewnej depresji, czyli załamania, z którym sobie jedni radzą, a którzy sobie drudzy na przykład absolutnie nie są w stanie poradzić. Ty no, jesteś przykładem, potwierdź oczywiście, że poradziłeś sobie ze załamaniem, z pewnym upadkiem, z którego się podniosłeś. No tak, no myślę, że jestem specjalistą w upadaniu. Jeśli tak mnie się traktowało w przeszłości, tak się mnie traktuje. Ale ty mówisz, no to tak się ciebie traktowało. Kto cię tak potraktował, jeżeli mówimy personalnie? Wspominałeś o tym, że otaczasz się ludźmi z jednej strony. Mówię o takim podejściu, że ktoś ogłaszał mój upadek albo ktoś inny ogłaszał mój powrót. Ja tych cezur nie mam. Toczę życie takie normalnego człowieka z jego problemami. Pochylam się nad tym i nad sobą i pracuję nad sobą w takim samym stopniu jak wszyscy, których dotyka. Cały czas mam na myśli, żeby może zamiast indykować problem i próbować mnie pytać o jakieś panaceum na to, to ja nie wiem. Myślę, że trzeba byłoby, tak jak w terapii, trzeba byłoby poszukać źródeł szerszych tego rodzaju złego samopoczucia, czy tak przecież przy umiarkowanym dobrobycie, prawda? Ale wiesz co, ja ci powiem jedną rzecz, że ja zastanawiałem się wielokrotnie właśnie nad źródłami, bo mówisz źródła, czyli sięgamy do korzeni albo do podstaw, co jest tego powodem. Z jednej strony to jest środowisko, w którym przebywamy, które ma bardzo wielki wpływ na to, jak nie tyle co my jesteśmy postrzegani, albo jaką odgrywamy rolę. Ty jako aktor w pewnym środowisku musisz w jakiś sposób się, nie wiem, nie asymilować, ale na pewno jakoś dostosowywać do tego środowiska. W pewnym momencie, jeżeli środowisko cię odtrąci, odrzuci, to twoje plany nagle gasną i się urywają. Czy tak ważne jest to, w jakim środowisku przebywasz, z jakimi osobami się otaczasz, kto jest twoją podporą z boku, albo kto cię motywuje, wspiera, dodaje ci tych sił? No, to są wszystko tematy nie na telewizję w ogóle, prawda? Bo każdy, ja po prostu w tym sensie mówię o tym, co mi robiono. To znaczy, po pierwsze ogłoszono mnie, zanim padła jakaś diagnoza, że jestem chory. Co spowodowało oczywiście lawinę zdarzeń, praktycznie ostracyzm ze strony środowiska, praktycznie brak telefonów i tak dalej, i tak dalej. No ale to jakby dzisiaj nie jest dla mnie kompletnie wyznacznikiem. Ale odcinasz się już od tego, nie jest to dla ciebie żadnym absolutnie problemem. Jest teraz nowa droga i nowy kierunek. Jakby nowe rozdanie kart. To w ogóle nigdy nie było dla mnie problemem, ponieważ no to jest tak, że Pan Bóg jak zamyka drzwi, to otwiera okno, takie powiedzenie mojej przyjaciółki serdecznej. Ja nigdy nie byłem aż tak przywiązany do środowiska. Mówię tylko o tym, że wskutek
pewnej informacji o mnie, absolutnie intymnej, wbrew wszelkim regułom współczesnej psychologii. Ogłoszenie światu, że ten człowiek, trzeba na niego uważać, spowodowało, że praktycznie no ja z, jakby no, nie tylko, że zniknąłem z mediów, tylko dzięki cudownej mojej agencji skoncentrowałem się na tym, żeby przeżyć, żeby kolejne wynurzenia jakby nie były bolesne dla moich... Trudno to powiedzieć. Też nie wyobrażałem sobie tej rozmowy jako vivisekcji stanu mojego... Nie, absolutnie nie, wiem, nie, jestem... nie. To nie jest taka vivisekcja i tego Robert absolutnie nie traktuj. To jest vivisekcja w ogóle. Ja nie mam na ten temat nic do powiedzenia. I jeżeli ktoś miał coś na mój temat do powiedzenia, no to miał. Jeżeli ktoś... Ja chciałem posłuchać tego, jak ty postrzegasz siebie... ...niż grać ze mną na scenie, to jest jego sprawa. Mnie to nie interesuje. Okej, Robert. I tutaj ten temat zamknijmy. Chciałbym tylko na samo zakończenie spytać się ciebie, gdzie Robert się widzi za rok i za 5 lat. Jaki jest twój cel? Jaki jest twój kierunek? Jaki będzie ten Robert? Robert Gonera. To nie ma żadnego znaczenia. Ja pozbawiony jestem tego rodzaju w ogóle. Nie myślę o Robercie Gonerze, dlatego żałuję, że nie poruszyliśmy iluś tam tematów, które mnie nie dotyczą, bo ja generalnie jakby, proszę zwrócić uwagę, przez cały czas tego programu ja mam problem z opowiadaniem o sobie, bo ja jestem nieistotny, jestem nikim. Bywam kimś, kiedy wychodzę na scenę. Ale Robert, uwierz mi, że żeby widzowie, internauci poznali cię na nowo, no trzeba zrobić taką, jak ty to powiedziałeś, bibisekcję, którą ja dokonałem tutaj dzisiaj może na antenie niepotrzebnie. Ale poznali mnie na nowo. No, ci internauci, którzy mnie poznali przez 30 lat mojej pracy, to już mnie poznali, a teraz nie wiem. To ja mówię, no odpowiedziałem na prośbę przyjacielską i jest tyle rzeczy, o których można by było porozmawiać, nie w kontekście mojego ego, czy tego, co mi się przytrafiło, czy mi się nie przytrafiło, tylko proszę zwrócić uwagę, że to wszystko dzisiaj nie... Proszę zwrócić uwagę, że nie poruszamy w ogóle zdarzeń natury ogólnej, prawda? Ja nie idziemy holistycznie, absolutnie nie idziemy holistycznie, ale Robert, jeżeli jesteś otwarty na tego typu... Chciałbym tylko otworzyć taki temat, który jest mi bliski, bo właśnie na niego patrzę. Przyjaciółka, żona mojego serdecznego przyjaciela choruje na raka i ma, okazało się teraz, przetokę, czyli dziurkę. I jakbyście dali sygnał po prostu, gdzie to można jakoś, nie wiem, zniwelować, zaleczyć, gdzie są jakieś skuteczne i najlepsze w Polsce pod tym względem kliniki, czy po prostu staramy się pomóc naszej tutaj członkini, naszej małej community, która Maki, która choruje na raka. Więc może podam jakiś kontakt na... Patrzę tutaj na mnie mocno. W komentarzach, Robert, możemy w komentarzach, możemy to umieścić, tą informację, i myślę, że jeżeli wzbudzimy, a na pewno wzbudzimy zainteresowanie. To są tematy ważne, to są istotne tematy. No, tutaj jakby to jest i takich, teraz mam Ukraińca pod dachem, którym pomagam, nie po to, żeby się na Fejbuniu tam prężyć, że pomagam Ukrainie. No nie wiem, mam też, pomagam bezdomnym, po prostu staram się pomagać ludziom, nie wiąże się to kompletnie z moim samopoczuciem, które jest w miarę dobre, oczywiście bywa tak jak u każdego, ale to nie jest istotne. No mówię o tym, że takich, ja nie mówię, że ja tu prezentuję jakąś super postawę, bo wszyscy, jak się okazało, zaprezentowaliśmy bardzo dobrą postawę. I Robert. Myślę, że to jest najważniejsze w tej chwili, żebyśmy wyciągnęli z tych naszych odruchowych, intuicyjnych często działań na rzecz człowieka, po prostu wbrew wojnie, wbrew obrzydliwym zachowaniom.
kampanię i z naszej strony, żebyśmy zobaczyli po prostu, ile możemy zrobić w takim odruchu, w takim nie odruchowym pomaganiu, tylko w świadomym. I to nas czeka i przez to będziemy bez wątpienia lepsi, bogatsi, a może też mniej się będziemy zajmować problemami innych, tylko w sensie problemami swoimi. Swoimi, ale problemami innych. Ja i Robert, musimy postawić, muszę postawić tutaj muszę postawić kropkę, ale postawić kropkę i mam nadzieję, że to nie jest ostatnia kropka z Robertem Gonerą. Jak widać, jest wiele innych tematów, które można poruszać. Jeżeli się zgodzisz, Robert, to zapraszam. Robert Gonera, Zero Ograniczeń. Dobranoc.